Sylwester Gęgotek, Automar Stare Miasto. Prawie najlepszy asystent w tym sezonie. No co się, Sylwek, dzisiaj stało? Bo nastrzelaliście trochę bramek, ale tobie akurat te kluczowe podania dzisiaj nie siedziały. Powiem tak, liczy się zwycięstwo, tak? Walczyliśmy o uniknięcie barażu, to było najważniejsze. Tyle. Ale chyba przed meczem, no gdzieś tam nawet słychać było, tak? Że donosili ci informacje, ile Łukasz Waligura miał asyst, no Maćka Dudka miał jej z głowy. Więc chyba mimo wszystko fajnie byłoby na koniec sezonu jednak właśnie no sięgnąć po coś indywidualnego. Dokładnie, liczyłem na to. Nie powiem, że nie, ale no, nie szło niestety. Te asysty uciekały. No, później już odpuściłem tak jakby i dałem pobrać chłopakom. Z takiego kronikarskiego trochę obowiązku o tym dzisiejszym meczu, bo zaczęliście sezon od łatwego zwycięstwa i w sumie na łatwym zwycięstwie kończycie. Wy dzisiaj tak, solidna kadra, tak żeby właśnie z takim fajnym akcentem zakończyć ten chyba średnio udany sezon. Natomiast no, Flisak wąską kadrą, bez zmian, no i w zasadzie nie sprawili wam dzisiaj zbyt dużych problemów. Nie sprawili nam problemów. Szkoda, że ten sezon właśnie się tak ułożył, że zaczęliśmy dosyć mocno. Środek sezonu był przeplatało się, tak, zwycięstwa z jakimiś niepotrzebnymi porażkami. No i koniec sezonu, tak jak zawsze, się rozkręcamy z meczu na mecz i na koniec zazwyczaj jest lepiej. Jeżeli byłoby tak od początku, byłoby takie zaangażowanie i tak dalej, myślę, że spokojnie jest strefa medalowa. Mhm. A jest jak jest. No gdzieś tutaj już przemknęło u Ciebie słowo zaangażowanie, ale jak myślisz, z czego poza tym wynika ta Wasza niemoc dzisiaj, znaczy w tym sezonie, no bo dwa razy z rzędu brązowe medale, no wydawało się, że już udowodniliście, że jesteście drużyną, która jest w stanie się wspiąć na ten pewien poziom, bo wcześniej no, nie każdy wierzył, że stać Was na te medale. Udowodniliście, że możecie to zrobić, no ale ten sezon no, chyba zdecydowanie poniżej oczekiwań. Zdecydowanie poniżej oczekiwań. Liga jest strasznie wyrównana w tym sezonie. Do każdego meczu trzeba podchodzić mega zmobilizowanym i tak dalej. Nie można nikogo lekceważyć w tej lidze. My się o tym bardzo dobrze przekonaliśmy. No i dlatego te mecze z potencjalnie słabszymi rywalami przegraliśmy. Nieznacznie, ale przegraliśmy. I z tego taki wynik na koniec sezonu. To powiedz mi jeszcze, bo wiadomo, ten sezon się dla Was kończy. Najważniejsze w kontekście tego, jak wyglądał cały ten sezon, no to chyba, że utrzymujecie się już bez żadnych dziwnych historii. Natomiast zostaje jeszcze cały czas ta tabela całoroczna. Wy w ogóle patrzycie jeszcze w tym kontekście? Myślisz, że ta strata jest do odrobienia? Czy w ogóle myślicie jakby w ten sposób? Po prostu myślę, że do następnego sezonu podejdziemy tak, że no podchodzimy, żeby wygrać ten sezon, żeby być w trójce. A jak to się poukłada później z punktami w tej tabeli całorocznej, no to zobaczymy. Możemy podejść, walczyć, ale już nie dużo od nas może zależeć, tak? Zespoły muszą gubić punkty. Jasne. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo.